Halo, cześć, witajcie z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite. Słuchajcie, odcinek, w którym pokażę wam mecz Pro AM, który był rozgrywany na Mistrzostwach Świata w Nowym Jorku. Mecz, który, słuchajcie, wygrał Polak, wygrał YouTuber, wygrał mój kolega Jacob. Słuchajcie, komentowaliśmy sobie ten turniej w sumie w nocy z piątku na sobotę, także słuchajcie, odcinek wyszedł naprawdę fajnie, bo będzie to w sumie taki pierwszy odcinek, w którym faktycznie jakiś mecz komentuję, a nie gram. No a komentowałem z innym pro playerem, znaczy z innym pro playerem, w sumie z jedynym, no bo ja pro playerem nie jestem, ale komentowałem Stajowskim, także słuchajcie, naprawdę mecz, który dostarczył nam tyle emocji, że to jest masakra. Ale oczywiście przed tym należy wylosować zwycięzcę giveaway, a z poprzedniego odcinka był on oczywiście losowany wczoraj na live i oto zwycięzca jest... Ciu! Anonimowy boy 69. Let's go! Gratuluję, niedługo sprzęt trafi do siebie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku za używanie naszego kodu Evron będą te oto słuchawki, które widzicie na ekranie. Premiera tych słuchawek będzie dopiero 6 sierpnia, ale dostaliśmy je już do ręki. Także słuchajcie, są to słuchawki G-Pro X z mikrofonem takim pojemnościowym, prawie jak pojemnościowym Blue, tej firmy, która robi na przykład mikrofony Blue Yeti. Także słuchawki naprawdę fajne. A słuchajcie, żeby wygrać, no to klasycznie kodzik Evron w sklepie Fortnite. Pochwalić się swoim nickiem z gry w komentarzu poniżej, zlajkować ten film oraz być subskrybentem kanału. I słuchajcie, zanim przejdziemy do tego turniejowego meczu, no to mamy też turniejowe skiny, ponieważ słuchajcie, dzisiaj o 19 właśnie, to jeszcze jest ważne, dzisiaj o 19, słuchajcie, wielki finał World Cupa Solo, gdzie mamy trzech Polaków, także słuchajcie, od 19 będziemy sobie to komentować, także wpadajcie na Twitcha, twitch.tv/evron, bo tam właśnie będziemy sobie to wszystko komentować. No a dzisiaj właśnie tak naprawdę World Cupowy sklep, ponieważ mamy też Marshmello, bo Marshmello będzie miał koncert właśnie na początku tego Solo World Cupa, także oczywiście mamy Marshmello w sklepie, mamy jego lotnie, mamy dwa jego kill-offy. Pamiętam, że chyba kill-off jego taki normalny był za darmo, a teraz są takie za 800 wilców, dwa do kupienia, oraz oczywiście jego taniec Marshwalk. Oprócz tego mamy, słuchajcie, tutaj ten taki banerek, to malowanie World Cupowe, mamy kill-off od rybiarza, mamy samego rybiarza, który oczywiście ma World Cupowy styl, oraz panią World Warrior, moim zdaniem najfajniejszy World Cupowy skin. Będzie to limitowany skin, bo nie jest to skin taki po prostu World Cupowy, tylko jak widzimy tutaj, że jest częścią World Cup 2019, czyli pewnie w poniedziałek po World Cupie już tego skina nie będzie, więc fajny taki limitowany skin. Oprócz tego klasycznie tutaj panie i panowie z banerkami oraz, no tak jak już wcześniej mówiłem, Marshmello, także w sumie dużo w sklepie się nie zmieniło, ale z prawej strony w sumie mamy to samo co wczoraj, ale wczoraj oczywiście filmu na YouTubie nie było, więc mamy Kiss the Cup. Słuchajcie, zgiftowałem tą emotkę, poza tym, że sam go kupiłem, to zgiftowałem emotkę też Freeze'owi i Jacobowi, no bo byli na tym projemie, walczyli, no a Jacob, słuchajcie, wygrał gierkę, także jak najbardziej zasługuje, gratulacje raz jeszcze Jacob. No i słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam was na gierkę turniejową Pro AM, w której właśnie Jacob 1 na 2 wygrał meczyk, naprawdę jestem z niego dumny, no bo słuchajcie, ostatnio my byliśmy przecież top 10 na TwitchConie, teraz Jacob zajął chyba trzecie czy czwarte miejsce ogólnie, a jedną grę wygrał, także naprawdę jestem z niego dumny, także mam nadzieję, że odcinek z tego komentarza wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy powinienem coś jeszcze kiedyś komentować, czy raczej sobie odpuścić. Tak czy inaczej, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Trzymajcie się, widzimy się dzisiaj o 19 na finałach Solo, trzymajcie się, cześć, cześć! Bo spojrzeliśmy na Jacoba, a Freeze to co? Freeze za to... Nie, dobra, Freeze nie istnieje, tak? Czy Freeze nie istnieje? Gdzie jest Freeze? Gdzie jest Freeze? Jest, jest, prawa góra, prawa góra, prawa góra, prawa góra. A, widzę, widzę, widzę. Jest Freeze, jest Freeze. A Jacob, Jacob, Jacob? Jest Jacob, lewy, lewa, lewa góra. Lewy dół, nie, lewy dół. Lewa góra. Gdzie? Czwarty od góry. A, widzę, 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 no. Jest Jacob, jest Jacob. Let's go, i Sino teraz. Gdzie oni lecą? Oni latają na Lucky, no tak, oni na Lucky Landing się walczyli na początku, prawda? Widzieliśmy ich na początku, patrz, jakie toilet role. Ale teraz ma... Ale ma wąsa! Ale ma wąsa. Fajnego niebieskiego. Detonator, właśnie. Gdzie detonator? Halo. Detonator chyba sobie leci na Gusa. A Marshmello z Ninją to samo. I proszę bardzo, znowu mają pustą miejscówkę, czy nie? Nie, ktoś leci z nimi chyba. Nie, 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 lecą gdzieś dalej, na ten... Na ten zamek, z którego tak. Kiedyś Tajowski się zdetonował. Tak, 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 dobra, nie przypominajmy. Nie wracajmy do przeszłości, skupmy się na tym, co jest teraz. Tak, oczywiście, że tak, ale widzicie, oczywiście, znowu jest contest, znowu jest contest tutaj Sino i Oki. Mają Deslayera i czy sam jest Deslayer? Gdzie jest jego teammate? Możliwe, że na tej, nie? Możliwe, że na tej cytadeli. Zobaczymy.
Czy wyjdą z miejscówki sobie znowu, czy jednak The Slayer będzie lepszy od nich? Gdzie jest w ogóle jego teammate? On chyba jest na tej wieży obok... No, tej takiej, tej, tak, zaraz zobaczymy. Ale trochę Bolzi tutaj dalej latać, patrząc ile fragów. O, widzisz, teraz jego teammate wrócił się do tej cytadeli, widzimy teraz na mapie. A nie, zobacz, na cytadeli jest zupełnie kto inny. Jego teammate jest na rzece, na tym moście. Widzisz, na minimapę. W takim razie, jeżeli ktoś... A oni tam w dwóch wylądowali na tym tempie, okej. A tutaj jest split na początek, a może to jest kwestia taka, że tamten nie doleciał, bo autobus był daleko, a może to jest jakiś celebryta, który wiesz, niezbyt ma landing jeszcze opanowany. Ale zobacz, Oaking jakoś, nie wiem, no jak widzę jego movement, to nie gra zbyt źle. No nie. To jest jak Airwax i ten. No, dobrze grają. No wiesz, ma ikonkę Twitcha, czyli pewnie jest streamerem. Koreańskim. Aj, wiesz, który... dlaczego mówię w prezencie, co to jest? Bo tego w ogóle nie ma na arenie, a ja nie grałem zwykłych... Aha, bo nie ma na arenie. Okej, dobra. No. Czyli jutro też nie będzie tego i pojutrze w takim razie. Chyba, że dodadzą. Ale widzisz, zobacz, teraz mają wszyscy cool HP już na tym Lucky Landing. Chyba The Slayer nie będzie chciał kontestować. No tu freeze popadł z biznesbojem. Właśnie, jeszcze giveaway na słuchawki. To po tej gierce zrobimy. Bo jeszcze słuchawki nam do GTA zostały do wylosowania. Freeze z biznesbojem właśnie teraz tutaj na Meksyku. Meksyku, zobaczmy. No tak, prawda, to prawda. Miło, że pamiętasz. No i walczył teraz z... Dead Revil. Też słyszysz to szumienie cały czas? Tak, słyszę to szumienie. Jakby lecieli cały czas. Bo to jest spadanie takie. Tak, to jest trochę spadanie. Ale obkręcone. Ale nie, jesteśmy miłymi tymi. Proszę bardzo, czy Freeze wygra tą walkę? Jest już trochę obijany, ale tak samo Oskurold i zobaczmy kto... Freeze teraz się ładnie obił. Oj, uciekają. Ale biznes, bo 1 na 2 i zobaczmy, czy Freeze może mu pomóc. Jest powalony. Freeze 1 na 2. Ale teraz! Od razu nok za nokiem. Oskurold został sam. I ma mało HP, HP na Oskurold. Zobaczmy, czy Freeze zdoła go pokonać, ma macy, Oskurold nie ma, musi się jakoś bronić. A Freeze ma dużą! Ja sobie dużą potkę. To jest jego, to musi być jego. I ma tą pompę, może go zaspamować. I wie już, gdzie jest teraz, w tym momencie tak. Wie teraz już, gdzie jest. Ale czy on się boi? Zobacz, ma jeszcze jedną dużą potkę. Nie wiem, czy widział, że przechodzi. Chyba nie widział, nie widział. O nie. O, teraz słyszał! Teraz słyszał, bo tutaj tamten teammate obił ściany, ale nie, teraz Freeze... Nie podnosi go jeszcze! Oskurold się przestraszył! On do niego idzie! Zobacz! Freeze! Nice! Let's go! I Freeze do luszek! Dwa fragi! Freeze, jesteś najlepszy! Różowa koszulka ci w tym pomogła! Let's go, Freeze! Lecisz, kozaku! Let's go! Nasza duma dzisiejsza! Let's go, Freeze! No i tutaj teraz się przenosimy na... Proszę bardzo, teraz tylko motowanko. Będzie mógł podnieść swojego teammate'a, jeżeli Paradise będzie puste, ale nie sądzę, ponieważ... No, Paradise chyba będzie ciężko. Możliwe, że nawet Jacob lata. Nie wiem, czy wiemy, gdzie Jacob poleca? Mi się wydaje, że gdzieś na zimę lata, ale nie jestem pewien, wiesz? Okay. O, ma tą snajperkę z tym radarem. Ktoś tam czeka, że na zimę lata. Tak? Okej. Okay. O, i widzisz, pokazuje tą następną strefę, tylko, no, kamerka. Ale pokazuje! No niestety, tak czasami się zdarza. Ale teraz będą mieć, przez to, że mają tą broń, będą mieć teraz przewagę. O, patrz, nie bierze jej! Nie zabrał jej. Halo? Nie bierze jej, może mają dwie. Możliwe, że mają dwie. Chyba, że spojrzał sobie tylko na strefę, a widzisz, ma shadowy, ma granatnik, woli sobie to wziąć do ekwipunku i snajperkę. Ale czy to... Wydaje mi się, że jeżeli ta snajperka tak działa, to jest bardzo mocne. No to jest bardzo mocne. Ja widziałem właśnie u Ninja na streamie, że on sobie tego używał na solo, jak grał z Team Deadmanem, Lupo i... Freeze Rip! Wszyscy piszą, ktoś ich chyba dojechał z Paradise'a. Pow Jacoba, zobacz, gdzie on jest. Pow Jacoba możemy sobie zobaczyć. Nie ma Jacoba niestety teraz tutaj, jest Cody Walker. Więc niestety nie mamy teraz Jacoba. Zobaczmy. Dokładnie, zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy to takie miłe słowo do komentowania. To prawda. Ogólnie jakoś się milej zrobiło, co nie? No jakoś tak, ja nie wiem. Tak... Ale nie wiem, ty, ale śmieszek nam się trochę wyłączył, nie? Jak zaczynamy komentować, a to dobrze, bo no profesjonalny kas. Tak, wiem. No bo w końcu wiemy o czym mówić, przecież my przez 5 godzin to ja nie wiem, co my tu robiliśmy. Ja też nie wiem. Jezu, Freeze żyje, dobra, dobra, czat dobra, czat w ogóle, duszka, wiesz? Ta, normalnie prankują go, sprankowałem czatę Wroda, zdenerwował się. Nie sprankujecie mistrza pranków. A tutaj sianko,
grane. Ścianko. I znowu szum. Wygrane i jest grane. O kurde. Mojors na swoim krzesełku. Mojors. Oj. Czy sprawdzą? Będą blisko, patrz, podują się do góry. Tu w krzakach to wygląda tak, że im wyżej jesteś nad krzakami, to tym więcej widzisz w krzakach. Aha, okej. Znaczy, może zobaczyć przeciwnika, dlatego on tak wysoko buduje się do góry, bo wie, że może ich zobaczyć sobie, jak będzie do góry. Okej. Proszę bardzo, patrz, jak Mojors się buduje na high ground. Uwaga, oj, ale teraz zablokowany tymi daszkami. Oj! Oj! Ajajaj, niestety. Niestety. Mojors został wyeliminowany. Niestety będziemy no, niestety. Przez następne 20 minut. Niestety. Ale może mam lepszy plan na grę drugą. No ale zobacz, przez kogo zostali wyeliminowani. Przez zwycięzców pierwszej gry. Nie dziwi się. Nawet ale tutaj mamy Jacoba i Claire, która wypadła z mapy! Claire? Claire wypadła z mapy! Claire wyeliminowała Claire! No nie! Z mapy wypadasz! Widziałeś? Widziałem! Zi znacznik! Wypadł! O nie! Najgorzej! Jacob, Jacob, niestety znowu 1v2. Ajajaj. Jesteś lepszy od nich. Patrz, Freeze obok Jacoba. Ty, co jest? Alo, siema. Może siedzą obok siebie. Korzystając z tej akcji, przypomnijmy, że jutro gry się zaczynają o 19, bo w ogóle jest 10 tysięcy osób prawie w pół do drugiej w nocy, a jutro wszystkie gry zaczynają się od 19 do 23. Ale teraz Graham Rogers przed Jacoba. Jacob piłkara wjeżdża. Teraz... Oj, ale chyba nie walczy na kogoś z super dobrego, bo tutaj poleciały bomby ewidentnie w ścianę. Jacob, może to być znak dla niego, że może tutaj troszeczkę powalczyć. Lecisz, Jacob. I tak może powalczyć. Tak, dokładnie. Zobaczmy, nie dostał leczenia, tak, nie dostał, ale zawsze... Może zostać dokładnie. Ale teraz niewygodny moment, bo tutaj możliwe, że nie może budować, wiesz, w tym takim przejściu. No i zobaczmy. I tak samo jeszcze strefa za chwilę będzie lecieć. Tak, strefa będzie szła. No mają minutę, to jeszcze troszeczkę czasu, ale musi mieć to na uwadze. Teraz Jacob próbuje i czy dostał troszeczkę? Oj. Ale tutaj Faliz jednak cofam swoje słowa, bo jest naprawdę tutaj teraz szybkim zawodnikiem, ale Jacob 48 HP. Faliz i Jacob, proszę bardzo. Jakie szybkie edity. No, nie takie szybkie. No, nie takie szybkie, ale niedokładne. Ale Jacob się udało za piątym razem. Jacob teraz apteczkę kontroluje. Teraz apteczki, 150 HP. Będzie miał na końcu. Ma tego fioletowego kombata. Ma fioletowego kombata, pamiętajmy o tym. Teraz ma 150 HP. Tak, Faris na pewno użył małych potek. I teraz! Proszę bardzo! Oj, kolejny strzał ma na pewno po Kevie. Jacob o tym wie. 20 sekund do strefy. Jacob, kurczę, wie, że musi iść do tej strefy. Ma jeszcze 8 budowli do wybudowania. Faris, zobacz, ile on ma HP. Faris teraz próbuje wyfarmić, ale nie. Jacob, tak. Strefa używa sobie kłada, żeby pójść do strefy. Ma na to materiały, żeby zbudować się do góry. Nie wybrał żadnego wrapa w tym, niestety. Sorry, dobra. Ninja teraz! O, jak Marshmello teraz wystawił swojego mana! Nie wybrał wrapa, niestety. No nie wybrał wrapa, bo samochodzik się nie zmienił w nic. Ty defaultowy samochodzik. Dobra, sorry. Ale Marshmello. Dużo zmienia cicho. Nice. Marshmello teraz. No i zobaczmy, czy przeniesiemy się. To była naprawdę ładna. Podobało mi się tak. Zobacz, ninja w kulce Marshmello jednak chyba swoją zgubił gdzieś, albo mu zepsuli, albo po prostu nie miał na miejscówce. A propos kulek, tutaj pod mefem jest kulka. Lazy Lagoon. Zazwyczaj restują się dwie kulki, ale może wiesz, tak, że akurat... No to zawsze losowość, i... prawda? Dokładnie. To jest jednak też część Fortnite'a. No i zobaczmy. Zaraz niedługo druga strefa będzie do właśnie dochodzić. No tutaj 212 budowli. Mają snajperki, będą wiedzieli szybciej od innych, gdzie iść. Zobacz, ile matsów. Mogą się pozycjonować. Oj?
Tutaj teraz złoty kombat u Fresh Asian. 212 budowli. 212 ścian do postawienia. No niestety, słuchajcie, byliśmy świadkami tego, jak Jacob stał się teraz solo. Ale tutaj zobaczcie, Jacob i tak chyba nadal żyje, tak? Tylko on musi teraz... Jacob nadal żyje, tak. On po prostu odjechał quadem. Jest problem w tym, że 60 osób jest alive, co sprawia to, że mapa będzie totalnie zlutowana i nie będzie żadnej wolnej miejscówki, prawda, gdzie jeszcze, wiesz, można sobie coś zlutować, tak? A teraz dziewczyna ja na ekranie. To problem. No i proszę sobie użyć apteczki, ale chyba się cofa. Dostała z tego granatnika 70 obrażeń w dół, ale proszę bardzo, tutaj Chandler próbuje ją jakoś wyratować, żeby użyła sobie tej apteczki w międzyczasie, gdy on sobie z nim walczy. Ale Asian się nie poddaje, zobacz, on sobie ciśnie 1-2 do przodu i ktoś dostał snajperki tutaj. Przejmie tą ścianę, przejął, nice, proszę let's bardzo. Go. Jeden dostał ze snajperki. A zauważmy, że cały czas gra solo. Wyeliminowane, dokładnie. I zobaczymy te matce. Zobacz, te matce. Dokładnie. Te matce, co mieli. Ale będą mu potrzebne, jeżeli jest solo, to... Nie mają. No i wszyscy nie mają. Życia również nie mają przeciwnicy. Życia również nie mają. Nic, będą mieć 20 minut znowu. Plus jeden. Ale teraz przecież jest naprawdę w dobrej pozycji. On wie, że tutaj jest wielu zawodników, którzy są, że tak powiem, casualami w grze i on to może wykorzystać. Tak, ninja samemu. Gdzie jest Marshmallow? A, Marshmallow to jest, myślałem, że to jest Fresh Asian, którego to jeszcze nie wiem dlaczego. A to Marshmallow, ale 34 budowle. Tak. Bo było, że wiesz, tak. Marshmallow ma swój skin. Dobra, ninja jest tutaj! Guys, ninja, wszyscy na ninja! O, stream snipe! I wiesz, muszę zmienić skina, tak, żeby nie było, że to on. Tak było. Cały stadion zaczął drzeć mordę, tak jak ty. Ninja, nie wiem, że... Ale ninja nie zmienił skina. Wszyscy z takich zapytań. Dobra, oni mnie nie rozumieją. No nie. Ja rozumiem siebie sam. Geniusze ogarnęli, jedynka na czacie, kto ogarnął. Dokładnie. My w 7 fragów, zauważ! I patrz, ile matsów! Prawie 3000 matsów! A widzisz, patrz, jakie, widzisz teraz, widać, że jest zbugowane. Widzisz, masz 5 lunchpadów i 5 lunchpadów. Ale to w takim razie może faktycznie ma 5 lunchpadów, a nie 10. Ale zdecydowany combat shotgun, no to jest... Spytać, nie wiem, czy się... Ktoś ma jumpady, no tak. Bo to tak naprawdę ich nie ma, czy to była tylko taka, wiesz, jedna sytuacja. No bo nie sądzę, że my ma 5 jumpadów, jeżeli nie miał kill. No tak. Znaczy, Mayf ma 7 fragów. 7 fragów ma? 7 fragów, no tak. No to może w sumie mieć te 5 jumpody, to akurat może się zgadzać. I patrz, Bitka jest... No najważniejsze, że ma tego kombata. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Tayo, że kombat shotgun jest chyba najbardziej kluczową rzeczą, no nie? Jeżeli chodzi o obecną metę. Nie jest kluczową rzeczą, ale jeżeli chodzi o boxfighty, to i tak bym preferował sobie pompkę, ponieważ wiesz... No tak, jednym strzałem może zależnie. No, patrz, co tu się dzieje! Patrz, co tu się dzieje! Czy to jakiś lag? To tak zwane... Nie, to są tak zwane... Nieważne, co? Po prostu wiesz... No czemu? Co jest? Halo? Ale... Jordan? A to jest ta laska, co mówiliśmy, że lepsza. Ta, no. Panie adminie, jak to teaming albo tyle chyba. Jordan Jones and Alexia Ali jej obok. Ali, hej, zaraz chyba trzeba. Idę sobie też do krzaczku, patrz. O, kuleczka. Bo on po prostu wyjedzie, nawet nie będzie zwracał uwagi na tych, kto, jest tutaj w krzakach. Cornfield. Ale patrz, dobra taktyka. Nie mają strefy, muszą się ruszyć, ale przez dwie strefy jeszcze przeżyły, także... Tak. Szanuję za taktykę, tak, bo każdy punkt się tutaj liczy. 50 osób zostało na mapie, 31 drużyn, także od top 15, jeszcze 15 teamów musi paść, żeby zaczęły się liczyć jakiekolwiek punkty za placement. Alexia Ray teraz. Co się dzieje? Alexia, Jordan, ciągle słyszę jakichś zawodników, ale boją się wychylić, boją się oddać tego pierwszego strzału. A tu Ali A na ekranie. Ale teraz TFU, Marshmallow. No i zobacz, jaki fight. Dwóch twitchowych gigantów teraz. Największy w sumie na tak, jeżeli chodzi o Fortnite'a. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o platformę.
I teraz Marshmello niestety powalony przez Tfue i Ninja pasuje. Ninja odpuszcza. Ninja możliwe, że nawet po tym jak zauważył, tak. Zwykle mógłby walczyć 2 na 1, ale chyba po prostu widział, kto powalił Marshmello i stwierdza, że po prostu nie ma sensu absolutnie tutaj walczyć. I patrząc... Nadal siedzi w tym cornfieldzie, jak to kasterzy nazwali. Tak. Ciekawe, czy niedługo się ruszą. Aliej był obok nich tam, a Nicky Merckx w tym czasie został powalony przez kogoś. Ale tutaj na spokojnie jest rozpiony. Jeszcze raz jest rozpiony. Mario Hezonia. Oj, teraz przypał, bo Aidan jest tutaj blisko. Obok. Tak, dokładnie. Aidan został sam. Także kontrola tutaj kontrolerzy versus kontrolerzy. I teraz Aidan próbuje jakąś presję wbić, ale patrz, i faktycznie przestraszył się teammate Nick Merckxa. No, możemy teraz zobaczyć... Oj, 120, proszę bardzo. No, ten złoty kombat. Ale bardzo mocno został. Na końcu Aidana, 3 kile. Ma 2000 materiałów. A tutaj mamy Sino i Oking, zobacz, obydwoje prawie 200 HP. Dwa fragi na razie. Tak, ale czyli mają 3. Tak, czyli mają 3 lampady. No i zobacz, 6 małych, 3 shockwave'y. Naprawdę super pozycja. Tak, 1700 do zbudowania. Jak na razie dwa fragi, czyli spokojniej niż w tamtej grze, ale zobacz, bardzo dużo maców na pewno będą niedługo chcieli pójść tym high groundem. I zobacz, czy oni nie mieli tej snajperki, czy to był ktoś inny? Nie, to chyba był Lupo, który miał tą snajperkę, nie oni. Tak. Zobacz, gdzie jest Nick, tam na samej górze, na tej platformie. Musi uważać, bo zaraz... Przewagę. Tylko tak, problem tylko jest w tym, że jeżeli on nie ma żadnego teraz jumpada, kulki czy czegokolwiek. Ale są tam te, wiesz, powietrza, odświeżacze czy coś takiego. Są, ale już są wyłączone, bez piąta strefa. Nie, chodzi mi o te turbiny, tylko te takie mniejsze, które ci tak podbijają troszeczkę. A to działa? Tak, działa. No to daje ci fall damage zmniejszony. No chyba, że zniszczy i całe. Powiedziałem odświeżacze powietrza, jak coś? Odświeżacze powietrza. Tak, normalnie taką, wiesz, choinkę mają, jak do samochodu się daje. Dokładnie, no. A tutaj myt! 8 fragów! Tak, czyli ma te, widzisz, ma teraz jeszcze 3 lunchpady, bo wcześniej miał 5 i 5, teraz ma, widzisz, 3 i 2. Czyli ma jeszcze 2 jumppady. Beczkę ma z czegoś. A tutaj Lupo bije się. Lupo, ale 7! Lupo, pamiętaj, że tu nie ma... To jest! Nie ma tutaj Siphona, niestety. Jakby był, to by jeszcze wyszedł z tej strefy i by przeżył, no. No i zobaczmy teraz. My w 8 fragów, ucieszony. Robi różnicę. Tak, zdecydowanie. Ucieszony i tutaj w kampanii. W reklamie ma jeszcze 3 shadowy. Właśnie, nowe słuchawki. Jacob zabił tymczasem, Ninja zabija. Zobaczmy teraz, prawie widzimy prawie każdego gracza. Widzimy Erwaxa dali, który był wcześniej top 2. Widzimy Tfue, Cloaka, Nikkei. O, i Nikkei zginie! Ginie od upadku. Jacob był. Nie na ekranie oczywiście, ale Jacob przed chwilą jeszcze zabijał. No i zobaczmy teraz. Pierwsza ruszana strefa za 20 sekund i widać, że już tutaj nasi Azjaci próbują przejąć high ground, a zobaczmy, co się dzieje z Ninja. No Ninja, teraz na stream snajperów nie zgonisz, po prostu cię spamują. Tutaj może ognisko jeszcze postawić, właśnie. Czy to była dobra decyzja? Nie, to była dobra decyzja, bo strefa, tak. Bo tutaj już strefa będzie szła. I Ninja już musi wyjść. Oj, Ninja ma kłopoty, teraz spamowany jakiegoś tam spada używa. A widzimy, kto go spamuje. Tfue go spamuje. Ale Tfue Sinnoha zabija. Tak. I nie dość, że Tfue przejął HG, to przejął to od Azjatów. Od Azjatów przejął. Zabił faworytów. Tymczasem Jacob zabija, dobija Sinnoha! Zobacz na Hillfeed, Jacob dobija! Będzie miał macy, to jest najważniejsze, że teraz Jacob będzie miał macy. Jacob, tak! Wcześniej miał 200 maców do budowania. Tak, 200 możliwych budowli, czyli 2000 maców. 2000 maców, dokładnie. O ile oczywiście mógł to podnieść. Teraz Tfue wyskakuje, Tfue też oczywiście sam. Ninja zabija dwóch, zobaczmy na Hillfeed, także jezu, jaka gra. Gra, w której sami giganci zostali.
tym oczywiście nasz zawodnik Ninja dalej zabija, Cloak zabija, teraz Tifiu próbuje kolapsować. Jacob widać, nie ma niestety Keva, nie ma Keva, Jacob jest na środku, na midgroundzie teraz przy Symphony. Jacob teraz full HP, ale niestety bez Keva, przeciąga sobie ten midground, a obok niego Airwax, no jeden z najlepszych graczy na świecie. I zobaczmy. Tifiu na samej górze właśnie bił się z jednym z zawodników. Tifiu, jak zobacz, jaki high ogromny tak? High ground. Zobacz, teraz zeskakuje. Chodzi do innego. Jezus, na high ground, Maria. O mój Boże, teraz Tifiu. Tak, to był, ale Jacob na spokojnie przeszedł sobie do tej strefy. Jacob jest na górze, cały czas full HP. Jacob tak naprawdę może zagrać na czas. Zobaczmy, że jest top 8. Jeszcze 3 osoby zginą. Zobacz, że jest top 8, a 9 osób żyje. Tylko jedna osoba na serwerze ma duo partnera. Jacob teraz obok Ninja. Ninja ma 0 HP. Zobacz na Jacoba, zobacz na Jacoba po lewej stronie. Ma Ninja z jednym HP obok. Czy Jacob teraz widzi? Czy Jacob wyeliminuje Ninja? Zobaczmy, Jacob. Czy Jacob wyeliminuje Ninja? Teraz może otworzyć ścianę. I czy Jacob widzi? Nie! Wyskakuje teraz z Shockwave'em. Na Airwaxa! Teraz sobie Airwax zeskakuje na dół z paniki. Trzyma materiały, żeby się utrzymać. Ninja, a Ninja z jednym HP cały czas żyje, zauważmy to. Jacob teraz ma ultimate high ground, ale z drewna, czy on nie ma już budowli? Zobacz, Jacob schodzi, nie, Jacob widzi, tak, spada i teraz, zobaczmy, jest obok Cloaka. Jacob versus Cloak, pamiętajmy, że Cloak ma 200 HP. Teraz Jacob przychodzi, obija teraz Cloaka. Cloak, Tifiu, Airwax i Jacob na naszych ekranach. Co się w tym momencie dzieje? Zobaczmy, Jakub Airwaxa zabija Airwaxa w tym momencie! Top 3! Jacob Tifiu! Dawaj Jacoba na ekran, czy ty oszalałeś? Dawaj Jacoba, nie jakiegoś Tifiu na ekran! Ale Tifiu teraz tarapaty jest na midgroundzie przy górze! Możliwe, że nie będzie mógł wejść na górę! Zobaczmy teraz Jacob na high groundzie, to jest ogromna przewaga! Zobaczcie Cloak i Tifiu! Jacob teraz! Uwaga! Mój Boże, czy to jest gra życia Jacoba? Czy Jacob zapamięta tą grę do końca swojego życia? To już na pewno, ale jaki będzie tej gry werdykt? I Jacob wygrywa! Zabija Cloaka i staje się naszą dumą. Co żeś on teraz zrobił w tej grze? Zauważmy, że jego teammate spadł z mapy! Jego teammate spadł z mapy w top 50, a mimo to Jacob perfekcyjnie przyprowadza. I tu jeszcze na kogo? Na kogo, Tajowski? Airwax, Cloak, Tifiu, Ninja! Cała topówka świata, nie dość albo topówka Twitcha, albo topówka pro playerów. A Jacob spokojnie przejmuje highground od Airwaxa, który odpuścił highground. Airwax odpuścił teraz highground. Mój Boże, ile mu ten highground teraz dał? Zobacz, jaka jest strefa. Strefa wchodziła na górkę, a Tifiu umarł w burzy, bo nie mógł się przebić przez te wszystkie struktury.